Tak, to jest bardzo ważny dla ekwadorczyków kościół. On był zbudowany z intencji serca pustynkowego. O, może tak. Each chapel represents one state that is part of Ecuador. Ecuador is divided in 24 states or provinces. Okay, dobrze już tłumaczę, okej? Okay. Więc to jest główna nawa tego kościoła. Ponieważ to jest kościół narodowy, to on ma 24, on jest dedykowany w ogóle Ekwadorowi, ma 24 kapliczki. A dlaczego 24? Ponieważ to jest 24 prowincje w Ekwadorze. In Ecuador we are 18 million people. Okay. The 80% że tutaj przed Inkami, to ona w ogóle była jeszcze zbudowana przed, znaczy nie wiem czy zbudowana, ale była ta ścieżka przed, jeszcze zanim Hiszpanie tutaj przyszli. I był jeszcze tutaj, żyło inny naród przed Inkami, był Kitu-Karas. Kitu-Karas, and then the Incas. A dopiero potem no, at the Incas time, this was considered a sacred path or a sacred road. Okay. Because connecting the temple of the sun at the top of this hill okay. with the temple of the moon at the top of this another. Okay, czyli to była sekretna ścieżka na tym... Jest w kapitulu 12, el título es Día de Aperos, Día de Aperos. Ya les hemos acompañado esta mañana. ¡Ya nos vamos! ¡No! ¡No, no seguimos! Oh.
the chapel, at the beginning it was the chapel part of the cathedral, but with the push and the right side, it has to be a cathedral, this chapel has to be a church. Thank you.
Proszę każdy kupić i będziemy tak jak to było. A ja? Brawo! Czekaj, będziemy mieć maseczki w panu. Dobra, to czyli idziemy teraz do największego. Społeczność, która liczy 120 tysięcy osób, która mieszka na południu Ekwadoru. Okay. The short people believe the spirit of the enemies keep inside their heads. I oni wierzą, że duchy zwierząt. Enemies? Enemies? Si. Just enemies, okay? Just enemies. To jest oryginalna głowa. Tak. Skóra. No, skurczone głowy. Skóra tak naprawdę. Ale to na dole, to jest czyja to głowa? This is the size of the heads. Yeah, teraz to jest twoje. My dzisiaj jedliśmy w tym jeziorze. Okay? But the second important reason... Generalnie to są tutaj dwa miejsca, takie jezioro. Taki równik historyczny, który jest przesunięty o 120 metrów. No i ten równik został wytyczony przez wojskowego GPS. One, two, three. Perfect. Okay, the Warren Fallow is right in the middle of the world, okay? Północna na północnej, południowa na południowej. Opieramy ręce, trzy palce z każdej strony i jeżeli komuś się uda, to dostanie certyfikat, że mu się udało. Klimery. Mam. Okay, just for only nie, no jest różnica. Cześć. A ta siwa też jest ładna. A Danusia mówiła, żebym nie dotykał. Tak, ale ta jest grzeczna. W domu się zastanowię, co z tym zrobić. Starszy powie, ale ja też jak coś nie robię. Pięknie. Jest pięknie. Czekasz, ktoś mu rzuci coś z autobusu. Ale chyba chory na wściekliznę. Coś tak...
Zagląda. Udało ci się, zrobiłeś to. O, mi tak to nie jechać, żeby było ładnie. Jest daleka perspektywa tam. Patrzą czy... Tak. I wszyscy w nocy widzieli piernia osiedlika, zobaczyli. Uwaga na szczelinę. Znaczy jak ten deszcz był, to groził i stanął już postać świetna. Z tego zrobić sobie zasobę, to będzie problem. Rzeka płynie. O jeźdź, mam ja patrzcie tutaj. No. Synka, który nasz? Małego. Jaka ostra teraz płynie. No. We can manage? Yeah. We hope so. Dobrze. Pytam, czy dam radę. Zabierz nogę, Stasiek, powoli się wlewa. No nie jest samolot. No. Niewesoło to wygląda. Ale to im się ten jedzenie przerzuci na drugą stronę. Już Ola była tutaj i wróciła.
wszystko jest. Bo tam jest rwący strumień, a tutaj jest mostek. I to wpływanie w dół. Gazu, ostro. Po to gazu, jak jest całkiem fajnie. Nie mów, że nie puszczałeś gazów. Okej. Luźnik! Olcia, jest okej! Jest okej, Ola! Jedź! Jedź, jedź, jedź! O, już, już, już się uśmiecha. Od łazienki zaczynamy. VIP-owska kwatera. VIP-y to i VIP-owska kwatera. No na górze naprawdę fajnie te balkony i to wszystko. Znaczy nie, pokoje to same, tylko że... Za Hummingbird jest hier. No, oni mówią... Koliber. A, koliber. Jest jeden ostry kawałek, ale koliber. Pasi się, pije wodę. Ale przecież to nie może być, bo koliber robią tak skrzyłka. On tak robią, on się pasi. Ale ma nos i ten dziubek długi. I zobacz, jak ruszy, to tak... To jest to, do kwiatów on taki ma ten długi, żeby mógł do nektaru się dostać. O, proszę cię. No rewelka. Nasz kolibery to trochę jak do naszych... Jeszcze takiego fajnego filmu przy jedzeniu nie oglądałem. Znaczy takie widoki na opowie. No, no, views around. Yeah. So for example, in the case of the hummingbird here in the highest altitude, they have a system that they